wszystkim. Dzisiaj mamy 5 marca, ja właśnie wracam z Polski. Właśnie jestem na lotnisku i będę wracała z Polski. Byliśmy na 7 dni w Polsce, albo 6. Paulina kończy dzisiaj o godzinie 7 dopiero pracę, więc dołączy do nas około 7 wieczorem. Wybieramy się do restauracji, idziemy świętować urodziny Łukasza. I co, i zabieramy was z nami. 6, 7, 2, London Stansted. Nie mogę mówić przez tego pana. Tak, więc wszyscy już ludzie czekają na samolot. Nam się nie chce nam stać w tej wielkiej kolejce, ale jest ogromna kolejka. Bo nasz samolot jest opóźniony jakieś 10 minut już, więc mam nadzieję, że więcej nie będzie już opóźniony. Siedzimy, czekamy. Jesteśmy głodni. Musimy coś zjeść, jak przylecimy. I tyle, moje wypowiedzi. Nigdy nie rozumiem, czemu ci ludzie tam stoją. Jest 17.30, tak więc trochę nasza podróż trwała, bo samolot mieliśmy o 14.35, mamy 17.30, jesteśmy już w Anglii, przywitała nas deszczowa pogoda, jak widać za oknem, leje deszcz, trochę zmokliśmy czekając na pociąg i właśnie jedziemy z lotniska do Cambridge, więc odezwę się już w Cambridge, zobaczymy jak Maurycy na nas zareaguje, ponieważ pierwszy raz został sam w domu, więc jesteśmy ciekawi jak zareaguje na nas po powrocie. Więc do zobaczenia. Okej, jesteśmy w domu, dojechaliśmy. I zobaczymy teraz reakcję Maurycego i Emila. Tak więc reakcja na żywo. Uwaga, będzie reakcja. Cześć. Nie ma nikogo. Cześć! Hejka. Tak się cieszę, tak. Cieszysz się trochę, że mama wróciła? Tak się cieszę, tak. Tęskniłyśmy się za tobą, tak. Ejka, uwaga. A jak ty się cieszysz, że ciocia wróciła? Och, ty to od razu się cieszysz. Tak, tak. Tak się cieszysz. O Boziu, o Boziu, tylko się nie posikaj. Jesteśmy już razem. Właśnie jemy jedzenie. Jemy jedzenie. A Paulina dostała kolki, więc próbuję przezwyciężyć tą kolkę kręcąc rękami. Czy to znacie ten sposób? Mnie tak zawsze mówiła pani na WF-ie. Zdjąć pasek po prostu. Dobry, witam was wszystkich kochani. Jesteśmy w Belitali. Restaurant 21. O, nie mogę mówić. W kolacji z okazji Łukasza. Urodzin.